Szanowni Państwo, czy można prosić o wyświetlenie mojego... A jak nie będzie przezroczy, to ja niestety nie bardzo mam co powiedzieć. Będzie mi bardzo trudno. Nie wyświetla się, tak? Aha. Nie wiem dlaczego. Dziękuję. Jak zapewne Państwo wiedzą, dopiero po przeszło 2 latach po katastrofie smoleńskiej pozostałości po niej zostały poddane badaniom, wstępnym badaniom na ewentualną obecność materiałów wybuchowych. A najważniejsze próbki pobrane w Smoleńsku trafiły do już szczegółowych badań laboratoryjnych nawet po przeszło 3 latach od katastrofy. Mówię najważniejsze, bo chodzi tutaj o próbki pobrane z foteli, z pozostałości foteli lotniczych, dla których w Smoleńsku otrzymano najwięcej sygnałów pozytywnych za pomocą takich przenośnych detektorów materiałów wybuchowych. W Polsce próbki trafiły do badań laboratoryjnych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, które przygotowało raport przesłany, bodajże to się nazywa Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie, wiosną 2014 roku. Stamtąd staraniem pana mecenasa Piotra Pszczółkowskiego raport trafił do oceny przez chemików w osobach mojej świętej pamięci zmarłej koleżanki pani profesor Krystyny Kamińskiej-Treli i mojej. Proszę Państwa, jak Państwo wiedzą, konkluzja tego raportu była taka, że nie ma nam w próbkach śladów materiałów wybuchowych. Tym samym przyczyna, dla której polowe wykrywacze dały tyle sygnałów pozytywnych, pozostała niewyjaśniona. Proszę Państwa, moja zmarła koleżanka przedstawiła dość szczegółowy referat na temat oceny tego raportu CLKP na ubiegłej konferencji smoleńskiej. Muszę powiedzieć, że pewne elementy czy pewne uwagi krytyczne pod adresem tego raportu wtedy sformułowane straciły jednak swoją, powiedziałbym, aktualność, dlatego że skutkiem naszej polemiki z CLKP, która toczy się poniekąd za pośrednictwem prokuratury, CLKP ujawnia z wielkimi oporami, ale jednak kolejne szczegóły, istotne szczegóły, okoliczności, w jakich prowadziło, czy procedur, jakie zastosowało przy badaniu tych próbek. I takie ostatnio, nawet przed kilkunastu dniami otrzymałem kolejną taką porcję, też bardzo skąpo dozowaną, kolejną porcję informacji. I proszę Państwa, jako czynny naukowiec nie mogę nie wziąć pod uwagę tych danych, które są tak stopniowo ujawniane. I one też wpływają na zmianę moich poprzednio sformułowanych, być może dość radykalnych ocen pod adresem tego raportu. I gdybym miał jeszcze raz pisać streszczenie tego raportu, które Państwo mają w ręku, napisałbym je w sposób nieco inny i to znajdzie wyraz w moim dzisiejszym referacie. Proszę Państwa, raport CLKP, który dostaliśmy do oceny, to było głównie zestawienie wyników badań chromatograficznych przeprowadzonych w CLKP dla prawie 600 próbek pobranych w Smoleńsku, a każdą próbkę przebadano
czterema metodami, to jest wskaźnik, przepraszam, dziękuję. Czterema metodami chromatograficznymi o różnej czułości. Ja w dalszej części będę się posługiwał tylko, tu Państwo mają zestawienie tych metod, będę się posługiwał ich akronimami tylko i to w brzmieniu polskim. No chciałem tylko dwa słowa, co oznaczają te miary, przepraszam, te miary, no, przepraszam, te miary czułości poszczególnych metod. Oznaczają one najmniejszą ilość substancji, która w jednej porcji powinna trafić do urządzenia, żeby powstał z tego czytelny, sygnał. No i proszę Państwa, bohaterami, jeśli można tak powiedzieć, mojego referatu będą trzy związki chemiczne, z których o dziwo tylko jeden jest materiałem wybuchowym. Jest to heksogen albo znany pod skrótem RDX. Natomiast pozostałe dwa związki to są związki całkowicie cywilne, nie mające żadnych właściwości wybuchowych, a są to typowe zanieczyszczenia środowiska naturalnego wszędzie tam, gdzie środowisko nasycone jest wyrobami chemii użytkowej. Jeden nazywa się ftalan diizobutylu FDIB, w skrócie będę go nazywał, drugi ftalan FDIB, FDB. Proszę Państwa, przed przystąpieniem do badań takich próbek, jakie otrzymało CLKP, należało wziąć pod uwagę jedną ważną, czy najważniejszą może okoliczność, taką, że między samą katastrofą a momentem rozpoczęcia badań to jest upłynął szmat czasu. Ślady materiałów wybuchowych w ciągu takiego długiego czasu unikają samoistnej dekompozycji, one zanikają. Więc metodologię, którą miano zamiar użyć, należało specjalnie dostosować do tego celu, to znaczy nastawić ją na wykrywanie nawet, no powiedzmy, śladów. Tymczasem zastosowano całkiem rutynowe metody i w dodatku nie całkiem zgodnie z, powiedziałbym, kanonami tej sztuki, jaką jest analiza śladów. Mianowicie jednym z kanonów jest tutaj rzecz następująca. Jeśli w naszych badaniach napotykamy taką sytuację, że jakaś śladowa substancja poszukiwana daje w naszych przyrządach sygnał o takiej samej charakterystyce jak jakiś inny składnik próbek, ale taki, który nas nie interesuje, to nie powinniśmy kończyć analiz na tym etapie. Należy je poprowadzić dalej i wyjaśnić sprawę do końca. Tymczasem w przypadku tych badań w CLKP właśnie taka sytuacja, kiedy dwie substancje dają to samo, powiedzmy w chromatografii, nazywa się interferencją dwóch substancji. I w CLKP, w badaniach próbek smoleńskich, interferencja występowała na absolutnie masową skalę. Występowała pomiędzy właśnie tym związkiem wybuchowym, a tym ftalanem. I dotyczyła trzech z czterech metod, które Państwu przed chwilą pokazałem. W tym z metody, właściwie jedynej metody, która była w stanie wykryć ten związek, nawet gdyby występował naprawdę w minimalnych ilościach. Interferencja, o której przed chwilą wspomniałem, dotyczyła właśnie również i tej metody, którą będę nazywał GCTA, no bo taki jest jej skrót. A jest to metoda bardzo specjalna. Mianowicie jest ona tak zaprojektowana, żeby dostrzegać w mieszaninach, skomplikowanych chemicznych mieszaninach, tylko takie związki,
które zawierają azot i pod wpływem wysokiej temperatury wydzielają cząsteczkę tlenku azotu. Takie właściwości mają konwencjonalne materiały wybuchowe, w tym właśnie RDX. Proszę Państwa, natomiast ta metoda nie jest czuła na ftalany, ponieważ ftalany w ogóle nie zawierają w swojej strukturze azotu i nie powinny, i nie powinny być widziane przez tę metodę, no jeśli występują w jakichś rozsądnych ilościach. Zaraz zresztą do tego punktu jeszcze wrócę. Proszę Państwa, otóż w próbkach smoleńskich, nazwijmy to tak w skrócie, ta metoda na masową skalę wykrywała sygnał o charakterystyce RDX głównie w próbkach z foteli. Lecz CLKP w swoim raporcie bez żadnych wyjaśnień stwierdziło, że wszędzie jest to sygnał ftalanu FDIB, jednego z tych, które Państwu przed chwilą pokazywałem. I to jest prawdą, proszę Państwa, że w próbkach tych ftalany ten, o którym tutaj wzmiankuję i jego izomer FDB, rzeczywiście w tych próbkach na masową skalę występują, bo to wykazują inne metody użyte przez do badań. Ale no było to takie stwierdzenie w raporcie, nie poparte żadnym komentarzem, żadnymi wyjaśnieniami, było, powiedziałbym, objawem pewnej nonszalancji. Dlaczego? Dlatego, że metoda GCTA według producenta jest niesłychanie, prawie nieskończenie selektywna. Potwierdza to no, większość literatury naukowej na ten temat. Mianowicie, żeby wymusić na tym instrumencie sygnał ftalanu, trzeba go podać w ilości milion razy większej, około milion razy większej niż najmniejsza ilość substancji, do której metoda jest uwrażliwiona przez samą założenie konstrukcyjne. No, w takich ilościach nie może być, w próbkach, które się bada metodami chromatograficznymi, to praktycznie w takich ilościach to byłyby próbki, które są samym ftalanem. No po prostu rzecz absolutnie absurdalna. I dlatego ta interpretacja CLKP no, budziła niezwykle silne kontrowersje. No ale dopiero ostatnio, na skutek powiedziałbym tej polemiki i dyskusji, która wyniknęła między CLKP a opiniującymi ich opinię chemikami, CLKP pokazało dowody własne eksperymenty, które dokumentują rzecz następującą. Mianowicie, że urządzenie GCTA, które oni użytkowali, posiada selektywność do 100 razy niższą niż to, co się zwykle na ten temat mówi. A więc to ich stwierdzenie, że sygnał może pochodzić od ftalanu, no nie jest to przynajmniej wykluczone, ponieważ ten czynnik 100 to już obniżyłby te krytyczne stężenia ftalanów również o czynnik 100 i byłoby całkiem możliwe, żeby te związki wykryć przy tak obniżonej selektywności metody. Pokażę Państwu jedyny chyba możliwy do pokazania chromatogram tak zwany, otrzymany tą metodą GCTA na jednej z próbek z foteli, bo jest to chyba jedyny ujawniony przez prokuraturę wojskową. Tu Państwo widzą właśnie na nim sygnały tych dwóch ftalanów, a przynajmniej przypisywane tym dwóm ftalanom przez CLKP, a w tle widzą Państwo też chromatogram mieszaniny wzorcowej związków wybuchowych i tu widać, że sygnał RDX i sygnał FDIB występują w tym samym miejscu. Także z samego kształtu tego sygnału trudno jest powiedzieć, czy on pochodzi wyłącznie od ftalanu, wyłącznie od RDX, czy też od mieszaniny obydwu. No i tu jest właśnie problem. FDB, CLKP, jak wspomniałem, zinterpretowało ten sygnał jako absolutnie pochodzący w 100% od FDIB. I na poparcie swojego tego twierdzenia
stosuje takie oto rozumowanie, którym posługuje się wynikami otrzymanymi jeszcze inną metodą, jedną z tych czterech, które Państwu pokazałem, mianowicie metodą GCMS, która dla odmiany nie jest w stanie dostrzec nikłych śladów RDX, natomiast świetnie rejestruje ftalany i obydwa ftalany i to w dodatku produkuje sygnały, które są proporcjonalne do ich stężeń. No i teraz, proszę Państwa, rozumowanie z LKP jest takie. Popatrzmy na sygnały tych dwóch substancji otrzymanych tą metodą i obliczmy ich stosunek. Jeśli znamy ich stosunek i stwierdzamy, że stosunek odpowiedników tych sygnałów w drugiej metodzie jest mniej więcej taki sam, no to wykluczamy RDX, bo gdyby RDX był, a ta metoda jest na ten związek bardzo wrażliwa, to ten sygnał by wzrósł i nie byłoby równości takich stosunków. No, rozumowanie jest bardzo, powiedziałbym, trudno tutaj znaleźć jakąś szczelinę logiczną. Natomiast eksperymentalnie nie wygląda już ono na tak przekonujące. Zadałem sobie trud i zrobiłem zestawienie intensywności sygnałów w tej metodzie i w tej metodzie sygnałów tych dwóch ftalanów. I tu odłożyłem właśnie na jednej osi intensywność w jednej stosunek intensywności w jednej metodzie, na drugiej osi stosunek intensywności w drugiej metodzie. Rzeczywiście można tutaj dopatrzeć się takich punktów, które odpowiadają tej relacji, dla których no, powiedzmy ten wniosek, że RDX nie ma, jest jak najbardziej słuszny. Są to punkty, które układają się na prostej albo bardzo blisko prostej o współczynniku nachylenia 1. Ale proszę Państwa, no nie jest to reguła, że wszystkie punkty się tak nachylają. Jeśli rozpatrzymy tę chmarę punktów, która się znajduje tutaj blisko początku układów współrzędnych, to tutaj się zupełnie inny obrazek odsłania. To jest ta sama prosta. Ona jest tylko jedną z wielu możliwości, a w ogóle widzimy tutaj no pewien chaos w rozkładzie punktów. I powiedziałbym, na podstawie takiego argumentu nie sposób budować tak silnego wniosku. Nie, to jest po prostu, to nie można, zaraz, ja zaraz do tego, to nie jest takie proste. Właśnie ja też na początkowych, powiedziałbym, etapach analizy tego raportu CLKP myślałem, że ten rozrzut świadczy absolutnie o domieszkach RDX do tego drugiego, do tego ftalanu i stąd losowe domieszki powodują takie losowe odskoki. Nie jest to takie proste, dlatego że trzeba wziąć pod uwagę tę okoliczność, że te ftalany za pomocą tej metody GCTA to są rejestrowane po prostu nieprawnie, jeżeli tak nazwę, wbrew przepisom. Dlatego, że metoda nie została zaprojektowana do tego, żeby ftalany rejestrować. Ona jest po prostu zmuszona do tego przez ogromne ilości, które docierają do detektora. I czy przy takich ilościach ona działa liniowo i powtarzalnie, to tego nikt nie wie. Znaczy mam silne argumenty i zaraz przypuszczam, że zdążę je przedstawić, że tak nie jest. Ach, przepraszam bardzo, to będę się musiał bardzo streszczać. Więc proszę Państwa, no, na tej podstawie nie można wyciągać takiego mocnego argumentu. I teraz może tak. Skoro mam tylko 2 minuty, no muszę powiedzieć, że dostałem ostatnio jeszcze informacje o kolejnych eksperymentach CLKP, które wykonywały razem z badaniami tych próbek, z których ma wynikać, że w próbkach pod sygnałem RDX, pod sygnałem ftalanu nic się nie kryje. Jednak proszę Państwa, jak się przyjrzeć tym eksperymentom, to one dowodzą tylko, że nie kryją się duże ilości RDX. Natomiast zawsze można się dopatrzeć tam, że niewielkie ilości by umknęły uwadze.
I proszę Państwa, w tym momencie nie mogę się nadziwić, dlaczego CLKP przerwało swoje badania na tym etapie, a nie zastosowało banalnego, prostego rozwiązania, które było poza tym niekosztowne ani finansowo, ani czasowo. Ja myślę, dla próbek, które były podejrzane o obecność RDX, należało przeprowadzić badania za pomocą innej kolumny użytej w tym urządzeniu, o innej rozdzielczości. Tam by się te sygnały rozsunęły i sytuacja byłaby klarowna. Albo by był sygnał, albo nie, w miejscu, gdzie powinien wystąpić RDX. Natomiast nie zrobiono tego. Z jakich powodów, nie jestem w stanie zrozumieć. Natomiast powstaje tutaj pytanie, skąd się wzięło tyle wtalanów w tych próbkach. I tu jest, proszę Państwa, bardzo ciekawa odpowiedź na to. Okazuje się, że te wtalany najprawdopodobniej nie znajdowały się aż w takich ilościach w próbkach oryginalnych, tylko zostały, powiedziałbym, wprowadzone do próbek na etapie przygotowywania ich do analizy. Nie twierdzę, że to była jakaś świadoma działalność, tylko po prostu było to pewne niedopatrzenie, tak powiedziałbym. I ja to po prostu mam udokumentowane na podstawie danych, które odczytałem z tego raportu CLKP. Tu Państwo widzą, że... Proszę Państwa, ponieważ mam rzeczywiście tylko dwie minuty, czy już nawet nie mam, to pozwolę sobie skończyć tylko na... Nie rozwodzić się nad tym, natomiast przejść do konkluzji, że no, badania są... Przynajmniej próbek swotali konieczne i trzeba się uciec w tej chwili już do metod no, super dokładnych. Podaję tutaj, odsyłasz do jednej z takich metod. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy.